Czy galerie handlowe zostaną zamknięte w sierpniu? W Polsce brakuje węgla. Spółki Skarbu Państwa mają kupić 4,5 miliona ton w trybie awaryjnym. Obawy o COVID w Chinach ropa tanieje. Czy przy dystrybutorach na stacji benzynowej też będzie taniej? Czy w Polsce są możliwe ceny maksymalne? Polityk PiSu mówi, że przepisy to umożliwiają. Ropa jest dobrym wyznacznikiem tego, co się dzieje w gospodarce. Jeżeli gospodarka hamuje, no to mamy też mocne spadki właśnie na ropie. No i mamy taką sytuację, w której rzeczywiście są takie poważne obawy. Pojawia się coraz więcej nowych przypadków COVID-19 wariantu Omikron i to tego takiego bardziej zaraźliwego w Chinach. No i wcześniejszą polityką. Chińską określano polityką zero COVID, no i obawy są takie, że znowu będą jakieś powroty do takich bardzo mocnych restrykcji. Przez to oczywiście popyt na ropę będzie mniejszy, no i przez to też te obawy przeistaczają się w spadki cen ropy. Oczywiście do tego dochodzą też wzrost stóp procentowych w USA, spowalnia. Też ta pierwsza gospodarka świata, więc to jest kolejny czynnik za tym, żeby ta ropa spadała. No i patrząc na te ceny ropy, one w tym momencie oscylują wokół 100 dolarów za baryłkę. Jeszcze nie jesteśmy na poziomie jak sprzed wojny, no bo mówiliśmy o tym, że to było okolice 90-92-3 dolarów. Przed samą wojną, gdzie jeszcze 2-3 miesiące wcześniej to były okolice 80 dolarów, no ale ewidentnie ten trend jest spadkowy z poziomów nawet dochodzących do 130-140 dolarów, w tym momencie mamy niecałe 100, okolice 100, to no więc pytanie, jak to będzie, jeżeli chodzi o ceny. Paliw. Ja przypomnę, że przed wojną te ceny paliw były za 95. okolice 5,50, 5,40, 98. to było mniej więcej 5,70. To są ceny w detalu z 16 lutego, no, no czyli jeszcze przed tą zmianą, przed tą całą wojną. Więc patrząc na obecne ceny, 8,30, 98. 770 Oczywiście mówimy też o tym, że, na przykład, Orlen czy inne stacje paliw wprowadzają jakieś różnego rodzaju bony odnośnie cen paliw, ale one są też ograniczone pod względem ilości zatankowanego paliwa, więc też na to myślę, że warto zwracać uwagę. Tendencja jest rzeczywiście spadkowa. Cena ropy rzeczywiście spada. Jeżeli zobaczymy sobie na hurtowe ceny paliwa, no to to jest już 6800 zł, gdzie jeszcze, no tak naprawdę na początku lipca to było 7100, czyli już mamy taki wyraźny spadek. No już nie mówię o tym, że w czerwcu to było 7400, w maju nawet yy, mówimy o tym, że. Jeżeli chodzi o te ceny, no były na poziomie okolic 7 tysięcy. Oczywiście, patrząc na to, jak to wyglądało przed wojną, no to mamy okolice 4805, trochę przekraczanie tych 5 tysięcy, więc wciąż do tych cen jest nam dosyć daleko no ale widzimy jednoznacznie tendencję spadkową, gdzie to było 7300, 7400, nawet 7500 w pewnym momencie drugiego. Czerwca widzimy 7500, jednak mamy tę tendencję cały czas spadkową, więc może te ceny będą dalej spadały przy dystrybutorach. Oczywiście, jeżeli spółki paliwowe nie będą chciały sobie nabić jakiejś dobrej marży, więc jest taka szansa. 23 to są wybory, czyli już tak naprawdę kampania wyborcza się zaczyna, no czyli trzeba coś dać. Albo powiedzieć, że z tymi bogaczami się walczy. No i tak, Kaczyński powiedział o tym, że no te banki to może powinny jakieś dodatkowe opłaty mieć, jakieś dodatkowe podatki na nie, bo zostały, powinny zostać nałożone. Ostatnio Morawiecki powiedział o tym, że spółki Skarbu Państwa powinny się dzielić zyskami z obywatelami. No i jakby nie patrzeć, nie jest to jakoś strasznie głupie, z tym, że gdyby rzeczywiście tak było, że te spółki Skarbu Państwa mają się podzielić tymi zyskami, to mogłyby po prostu po cichu normalnie tak wypłacić dywidendę, no bo te spółki Skarbu Państwa często są notowane na giełdzie jak PGE, jak Tauron na przykład, jak Orlen, jak Lotos, czyli niedługo Orlen, jak PGNiG. Czyli też niedługo Orlen, więc mogłyby po prostu wypłacić wyższą dywidendę, no ale oczywiście też można, myślę, że zagrać tutaj trochę pod wybory, no i jeżeli chodzi o te spółki Skarbu Państwa powiedziano, że mają zapłacić dodatkowy taki super podatek od super zysków. Spółki Skarbu Państwa podzielą się zyskami z obywatelami. I tutaj mówimy, że wprowadzimy prawdopodobnie podatek od zysków nadzwyczajnych na spółki gazowe, energetyczne. Mówimy tutaj oczywiście właśnie o spółkach typu PGE, Tauron, Lotos, Orlen, więc tego typu spółki są zagrożone. Wypracujemy mechanizm podzielenia się zyskami albo wprowadzimy tak, jak Francja, Anglia, Hiszpania, podatek od zysków nadzwyczajnych. Te spółki gazowe, energetyczne, które mają rzeczywiście bardzo wysokie zyski. Najbliższe miesiące przyniosą rozstrzygnięcie. No i rzeczywiście te niektóre spółki mają takie nadzwyczajne zyski, no ale. To moim zdaniem tworzy bardzo niebezpieczny precedens, no bo skoro mamy jakąś jedną grupę spółek, której mówimy, wy dużo zarabiacie, no to teraz wy nam oddacie więcej kasy, to dlaczego nie uderzyć w tym, w jakieś inne spółki, i to nie tylko z spółki skarbu państwa, no bo przypomnę, banki też zostały tym właśnie podatkiem, no, postraszone na ten moment, tak? Teraz mamy spółki skarbu państwa energetyczne, no ale są też inne, właśnie różnego rodzaju firmy, które coraz więcej w tym momencie zarabiają. No to są chociażby spółki, które zajmują się nawozami, jak na przykład Azoty, ale to są też spółki z branż takich, które są w 100% prywatnych i ciekawe co z nimi, no czy spółki na przykład, które w tym momencie są w segmencie wojskowości, a mówimy o tym, że jeżeli chodzi właśnie o wojskowość, no to mamy przeznaczać na to coraz więcej pieniędzy, no to czy znowu te spółki na przykład nie zostaną obciążone jakimś kolejnym podatkiem? No wydaje mi się właśnie, że ten taki precedens, to co się tam wydarzyło, czyli to, że powiedzieliśmy, że jakieś spółki, które więcej zarabiają, mają zostać obciążone podatkami, no to tworzy takie bardzo niebezpieczne środowisko i tak naprawdę nie wiemy, na kogo trafi następnym razem. W moim odczuciu, jakby w moim przekonaniu, jakby kolejną taką właśnie spółką no, giełdową, która jest bardzo mocno zagrożona, są właśnie wspomniane wcześniej azoty. No, bo jednak też jest to taki biznes, który jest blisko obywateli. No bo każdy musi jeść, a żeby coś jeść, trzeba najpierw to wyprodukować. A żeby to wyprodukować, oczywiście y, trzeba najpierw ziemię nawozić, więc tutaj azoty można powiedzieć, uczestniczą w tym łańcuchu. Więc w moim odczuciu to jest taka pierwsza spółka, która może na tym mocno stracić. No aczkolwiek zobaczymy, jak to dalej będzie. Kampania wyborcza dopiero się rozkręca, także mnie osobiście nie zdziwi nic. Koncepcja cen maksymalnych kojarzy mi się bardzo mocno z poprzednim ustrojem, w którym no, ja na szczęście nie żyłem, ze względu na to, że ja się urodziłem w 1993 roku, no ale jednak słyszałem i czytałem o tym ustroju bardzo, bardzo, bardzo jeszcze 10 razy bardzo dużo. Złego, więc raczej nie chciałbym próbować, właśnie wracać do tamtych czasów. No, tymczasem, jeżeli chodzi chociażby o te właśnie ceny maksymalne, no jest to coś, co zaczyna być wprowadzane w Europie, w niektórych państwach europejskich. Czy to będzie też w Polsce? Inflacja szaleje, ale Polacy nie chcą cen maksymalnych. Eksperci od, ostrzegają to powrót do PRL-u. No i według badań 60% respondentów nie zgadza się na określeniu górnego pułapu cen w określeniu do podstawowych produktów spożywczych. Zwolenników cen maksymalnych jest 31%. I mnie osobiście to trochę przeraża, że aż no, niemalże 1 trzecia osób chce tych cen maksymalnych, ok, zdecydowana większość nie chce, ale mówimy tutaj o tym, że niemalże co trzeci obywatel mówi, ceny maksymalne są dobre. No, pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi właśnie o taką cenę maksymalną, no to tu jest bardzo ciężko, ze względu na to, że są różnego rodzaju koszty i, i wszyscy przedsiębiorcy mają też różne marże, więc ciężko powiedzieć, że jeżeli chodzi o takie ceny maksymalne, to by było w jakikolwiek sposób Pożyteczne dla gospodarki. Więc tutaj myślę, że to jest takie dosyć duże zagrożenie. No, i tutaj, jeżeli chodzi o wiceszefa MSZ-u, Pawła Jabłońskiego, w Polsat News przyznał, że prawo polskie dopuszcza taką możliwość. Polska nie jest jedynym państwem, gdzie o takim rozwiązaniu się dyskutuje. Mówimy o tym, że Węgry już coś takiego wprowadziły. No, bo jeżeli chodzi o Węgry, oni postanowili zamrozić. Ceny na poziomie tych cen z października. Później stwierdzili, że to przedłużą. Nawet tutaj Orban napisał: Cytuję. Megvadiuk Amagiar Saladokad, Julius 1 Ig Marad, a Benzinar Stop. Lm Elmischerar Stop. Nie mam zielonego pojęcia, co to znaczy. Ale na szczęście mamy tłumaczenie. Ochronie, ochronimy węgierskie rodziny do 1 lipca. Pozostaje w mocy limit cen na paliwa i żywność. No i właśnie coś takiego zostało tam wprowadzone oraz przedłużone. Jeżeli chodzi o Polskę, na ten moment, no takich informacji nie mamy, żeby coś takiego było wprowadzane. No ale jednak rozmowy trwają i tutaj mówimy o tym, że. Polska nie jest jedynym krajem, w którym takie właśnie rozmowy, rozmowy trwają. No, wprowadzone zostały, jak mówiłem, na, na Węgrzech, ale też na przykład we Francji się o tym dyskutuje, między innymi, więc to są. Pomysły, które no, wracają do Europy. W moim odczuciu nie do końca są one pożyteczne i nie do końca mogłyby się jakoś przysłużyć gospodarce. No bo jednak, gdyby to było dobre, no to moglibyśmy wprowadzić limity na wszystkie absolutnie produkty i by było świetnie, idealnie. A chyba wszyscy wiemy, że raczej tak by nie było. Także ja jestem przeciwnikiem tego pomysłu. Powiedz mi w komentarzu, napisz, co ty o tym myślisz, czy jesteś zwolennikiem takiego limitu cen na te podstawowe produkty, czy jednak, jednak nie. Kryzys energetyczny powoli staje się faktem, no i powoli to widmo tego kryzysu zaczyna zaglądać w oczy. Nie chodzi mi tutaj o Polskę, ale też o inne kraje, jak na przykład Niemcy. No bo jednak Niemcy są dosyć mocno uzależnieni od tego rosyjskiego gazu. Nord Stream 1 to jest okolice 15% zapotrzebowania całych Niemiec, jeżeli chodzi o gaz. No i teoretycznie ktoś może powiedzieć, że to nie jest jakoś strasznie dużo, ale z drugiej strony, jeżeli tego gazu tam nie będzie. No to po prostu fizycznie coś trzeba wyłączyć. No i będzie tutaj bardzo duży problem. No, co konkretnie wyłączyć? Wyłączymy co? Domy jednorodzinne. Fabryki, nie wiem, szpitale, no oczywiście, szpitale myślę, że będą wyłączone na absolutnym końcu i do tego nikt nie dopuści. Tak samo prawdopodobne to domy mieszkalne, gdzie na początku raczej mówimy tutaj o jakichś zakładach przemysłowych, no ale to jest coś, co jeszcze kilka lat temu no było praktycznie w obszarach science fiction, dzisiaj powoli staje się faktem i to dosłownie staje się faktem. Niemcy gaszą światła na ulicach, tak reagują na kryzys. Gazowy. No i tutaj mówimy, że władze lokalne decydują się na wygaszanie świateł, zamykanie basenów, a nawet na ograniczenie dostaw ciepła. Wonowia, największy w Niemczech, właściciel nieruchomości mieszkalnych, w czwartek zapowiedział, że będzie obniżać temperaturę centralnego ogrzewania gazowego do 17 stopni Celsjusza między 23 a 6 rano. W ten sposób zaoszczędzą na kosztach ogrzewania. Krok dalej poszła spółdzielnia mieszkaniowa w saksonskim mieście Deepwall Diswalde zdecydowała się na racjonowanie dostaw ciepłej wody mieszkańcom. Prysznice można grać, brać między 4, 8, 11, 13, 17 i 19. Niektóre. Landy robią coś innego, czyli na przykład właśnie obniżają temperaturę swoich publicznych basenów, przyciemnianie świateł ulicznych od 23 do poziomu 70% mocy. Hamburg planuje ograniczenie dostaw ciepłej wody, no więc to powoli wszystko staje się faktem. Zapowiedzi są takie, że jeżeli chodzi o zwykłych mieszkańców, no to ich jakoś strasznie mocno nie dotknie, no ale z drugiej strony mamy już problemy na przykład z prysznicem, no i. Muszę przyznać, że ludzie, którzy mają taki nieregularny tryb życia, nieregularną pracę, ludzie na przykład, którzy nie wiem, pracują w gastronomii, tutaj mogą mieć pewne problemy właśnie z tymi prysznicami, więc to myślę, że już jest coś, co dotyka takich zwykłych obywateli. No pytanie, czy będą jakieś kolejne tutaj restrykcje, kolejne tutaj obostrzenia, właśnie jeżeli chodzi o ten kryzys gazowy, więc no patrząc na to, jest to dosyć zaskakujące, że właśnie dotyka to w dużej mierze też między innymi takich zwykłych obywateli, gdzie jeszcze do niedawna zapewnienia były, że ci zwykli obywatele będą absolutnie w ogóle tym nie dotknięci albo na samym końcu. No tutaj się okazuje jednak, że taki zwykły obywatel też tym kryzysem gazowym, który w Niemczech prawdopodobnie będzie, może być dosyć mocno dotknięty. No i to już się w tym momencie dzieje. No i jeżeli teraz ktoś jest Polakiem i cieszy się z tego, że sąsiadowi nie wychodzi, że sąsiad ma gorzej, no to niestety sąsiad nie ma gorzej, my też jesteśmy w czarnej, wiadomo czym, no bo są pewne przecieki, to nie są jakieś takie oficjalne informacje, aczkolwiek mówi się o tym, że w Polsce zaczyna brakować węgla. Brakuje węgla, spółki skarbu państwa mają kupić 4,5 miliona ton w trybie, Awaryjnym. No, i tutaj mówimy o tym, że premier Mateusz Morawiecki wydał decyzję nakazującą spółkom Skarbu Państwa pilny zakup 4,5 milionów ton węgla. Podaje ONET. No, i tutaj mówimy o tym, że jeżeli chodzi właśnie o te, jeżeli chodzi o te zakupy, PGE Paliwa ma w ciągu półtora miesiąca zakupić 2,5 miliona ton węglowoks, 2 miliony ton węgla energetycznego. Więc tutaj, no, prawdopodobnie mówimy o tym, że no. Grunt się trochę pali pod nogami. No, trzeba przyznać, że mieliśmy wcześniej takie informacje, właśnie jakby przecieki o tym, że rzeczywiście może być źle z tym węglem. Zwłaszcza jedna taka informacja nam. Jasno mówiła o tym, że z węglem może być naprawdę źle, no bo jeżeli chodzi o Jacka Sasina, myślę, że wiele osób go zna, no to wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapewnił, że rząd robi wszystko, by węgla dla polskich konsumentów nie zabrakło. No i mówi o tym, że dzisiaj mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że nie zabraknie węgla. No i dla mnie to jest taki jednak znak, że tego węgla może zabraknąć. No i tutaj mówimy o tym właśnie, że 4,5 miliony ton węgla zostanie zakupione przez spółki, przez spółki skarbu. Państwa mają to zrobić do 31 sierpnia, a sprowadzenie węgla do kraju mają czas do końca października. Ja przyznam, nie znam się jakoś strasznie mocno na, na tym, jak to jest, jeżeli chodzi o polski węgiel, jak to jest, jeżeli chodzi o koszty tego wydobycia węglu, o opodatkowanie węgla itd., tak itd., tak ale tak na chłopski rozum mi się to troszeczkę dziwne wydaje, że w Polsce, w kraju, w którym no i jest myślę, że jeszcze trochę tego węgla do wydobycia, Musimy ten węgiel sprowadzać z jakichś innych państw. Jest to dosyć dziwne. No i też z tych państw, gdzie umówmy się, no nie do końca wiemy, czy te emisje CO2 są tak super przestrzegane, jak na przykład w Unii Europejskiej. Więc tutaj no mam takie pewne obiekcje co do tego tematu. Napisz mi, co ty właśnie o tym myślisz. Dlaczego po prostu polskie kopalnie nie zwiększą tego wydobycia? Czy to rzeczywiście jest tak, że to jest bardzo ciężkie? No bo wiem, że to nie, nie jest tak, że z dnia na dzień możemy zwiększyć wydobycie, nie wiem, o 30-40%. To jest oczywiste. Ale czy nie ma takiego planu, czy nie powinno być takiego planu, że jednak warto zwiększyć to wydobycie? Napisz o tym w komentarzu, co właśnie myślisz o tej sprawie. A skoro jesteśmy przy energii, no to wiadomo, że ta energia jest w Polsce droga i będzie coraz droższa. No, fajnie byłoby, gdybyśmy mogli jakoś zbić tę cenę, na przykład instalować więcej instalacji fotowoltaicznych czy wiatraków, które oczywiście są zależne od warunków pogodowych, więc nie można na nich opierać swojego miksu energetycznego, ale mogą być naprawdę fajnym dodatkiem. No, wiatraki ostatnio zostały odblokowane, no i trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o tę fotowoltaikę, ona też prosumencka ostatnio została zablokowana, ale jednak przez te ostatnie lata to był rynek, który no, w takich warunkach. Wolnorynkowych się fajnie rozwijał. Dodatkowo jeszcze były dopłaty do tego, żeby wymieniać tę, budować te instalacje, więc tutaj można powiedzieć, że ostatnie lata naprawdę sprzyjały tym instalacjom fotowoltaicznym. No i jaki jest tego efekt, jeżeli coś pozwala się robić, i też coś się dotuje, to na coś jakby przeznacza się kolejne pieniądze i. Coś uważa się za ciekawy koncept i pokazuje, że hej, ludzie, możecie w ten sposób na przykład próbować obniżać swoje rachunki, co się wtedy dzieje? A no dzieje się to, że w Polsce moc przekroczyła 10 GW, 20 lat wcześniej niż zakładał rząd. Mówimy o mocy z fotowoltaiki. 10,2 GW udział paneli fotowoltaicznych w dostawach energii w maju przekroczył 7%. Uchwalona przez rząd Polityka Energetyczna zakładała, że taką moc osiągniemy za 20 lat. No bo jeżeli chodzi o tę politykę energetyczną do 2040 roku, źródła fotowoltaiczne osiągną dojrzałość ekonomiczno-techniczną po 2022 roku, w 2030 to miało być 5-7 do gigawatów, w 2040 10 do 16 gW. No i 10 mamy już w tym momencie, jeżeli sobie zobaczymy, no to widzimy, że ten przyrost tej mocy fotowoltaicznej jest naprawdę ogromny, ale umówmy się, to jest rynek, przez który wiele, wiele lat przypisy sprzyjały, a przede wszystkim nie przeszkadzały. No jak od 2016 chociażby 16 roku w wiatrakach więc jeżeli zostawi się ten rynek bez jakichś zbędnych, niepotrzebnych, złych regulacji, no to okazuje się, że ten rynek naprawdę może sobie poradzić. Miejmy, wiatra... Miejmy nadzieję, że wiatraki też wrócą właśnie do łask i też ze względu na te coraz lepsze przepisy będą się te wiatraki rozwijały. Oczywiście, jeszcze raz powtarzam, nie da się na tym zrobić 100% miksu energetycznego, no bo nie można być w 100% zależnym od warunków pogodowych, ale zawsze to może być dodatek, który ostatnio obniży tę cenę energii, dlatego tym rozwiązaniom na pewno kibicuję. Wakacje kredytowe oficjalnie wchodzą w życie i nie ma tutaj żadnych obostrzeń, jeżeli chodzi o jakąś twoją kwotę, mówiąc tutaj o kwocie na przykład dochód na osobę, wszyscy mogą z tego skorzystać, którzy mają kredyt na przykład na swoje mieszkanie. No i jeżeli chodzi o te wakacje kredytowe, no to są zasady już znane, podpisane przez prezydenta. Zgodnie z ustawą od sierpnia posiadacz kredytu mieszkaniowego będzie mógł zawieść spłatę rat już w sierpniu i we wrześniu tego roku, a następnie w dwóch kolejnych miesiącach między październikiem a grudniem. Oznacza to, że jeśli zdecyduje się skorzystać z pomocy w pełnym zakresie, w tym roku zapłaci tylko jedną ratę od kredytu, od kredytu hipotecznego, w przyszłym roku będzie mógł zawiesić po jednej racie w każdym. Miesiącu. No, i tutaj, jeżeli chodzi właśnie o te wakacje kredytowe, to warto też się zastanowić nad na przykład nadpłatą kredytu. No bo jeżeli chodzi o nadpłatę kredytu równej 8 ratom, może znacząco obniżyć koszt kredytu. Według analityka ekspandera Jarosława Sadowskiego wyliczył, że przy kredycie 300 tysięcy złotych na 25 lat z ratą 2677 nadpłata pozwoli zaoszczędzić 46,5 tysiąca złotych. Wszystkie linki, z których ja korzystam, będziecie mieli w opisie filmu. No i tutaj jeżeli chodzi o obserwatora gospodarczego, tu jest fajny artykuł, w którym wyliczono, że no nawet przy takich modelowych idealnych warunkach ta oszcz oszczędność na całym kredycie może wynieść prawie 70 tysięcy złotych, więc myślę, że warto zainteresować się właśnie nadpłatą teraz kredytu, oczywiście jeżeli kogoś stać, wszystko to będziecie mieli w opisie filmu, więc ja tutaj nie zatrzymuję, nie będę tutaj omawiał dokładnie tego, każdy może sobie zobaczyć jak to dokładnie wygląda. Tym, że no jest tutaj taki pewien mały problem, a może nie mały problem, te całe wakacje kredytowe, no to dla banków jest koszt nawet 20 miliardów złotych, jeżeli wszyscy uprawnieni z niego skorzystają. Biorąc pod uwagę jeszcze dodatkowe pieniądze na bankowy fundusz gwarancyjny i tak dalej, łącznie może to wynieść nawet do 30 miliardów. No umówmy się, nie, nie da się tego oszukać. Banki w poczęści przerzucą to na nas. Każdy dodatkowy podatek, Zostaje przerzucony na klienta końcowego zawsze. Nie zawsze w 100%, ale w jakiejś części zawsze. No, biorąc pod uwagę wakacje kredytowe, można powiedzieć, że to jest taki podatek dla kolejny dla banków. I ja, jakby nie chcę się zajmować tym, czy to jest słuszne, czy nie. Czy banki są złe i to, że przerzucą to na klienta jest złe, a powinny to wziąć na siebie, czy nie. One tak zrobią i nawet o tym jasno mówią, że tak zrobią. Wakacje kredytowe dla kredytobiorców kredytów hipotecznych będą musiały być współfinansowane czy sfinansowane przez innych klientów banków, którzy otrzymają niższe oprocentowanie depozytów. Ocenił prezes związku banków polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. No i tutaj właśnie mówimy o tym, że to jest nawet okolice ok. 30 miliardów, cały ten koszt wszystkiego, no i będą to wakacje kredytowe nosiły negatywne konsekwencje dla banków ale też dla klientów. No więc tutaj jeżeli ktoś jest klientem banku, a praktycznie każdy jest klientem banku, no, to może do tych wakacji kredytowych się dołożyć. No, i tutaj moim zdaniem jest taki dosyć duży problem. No, bo z jednej strony możemy mówić, że złe banki przerzucą to na klientów i tak dalej, ale to jest oczywiste. No, wprowadzono podatek cukrowy, co się stało? Cena Coca-Coli czy Pepsi poszła bardzo mocno do góry, i tak jest zawsze. No, niestety, ja na przykład jestem osobą, która raczej oszczędza, no i też oczywiście inwestuje, i kredytu hipotecznego nie mam. Jest mi troszeczkę smutno, że jak zwykle muszę się do tego wszystkiego dopłacać, a jakimś takim beneficjentem nie jestem. W sumie... Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o jakieś socjale, no to jeszcze nie udało mi się w swoim życiu żadnego skorzystać. Może kiedyś mi się uda, chociaż bardzo mocno w to wątpię. Jeżeli też jesteś człowiekiem, który nie dostał żadnego socjalu, który nie jest w żaden sposób beneficjentem obecnych programów socjalnych, to napisz w komentarzu łączmy się razem w bólu. A skoro o pieniądzach mowa, no to przedstawię ci pewien wykres. Co to jest za wykres? Jak myślisz, co to jest? To jest rachunek zysków i strat pewnej spółki. No ogólnie spółki są po to, żeby generować zyski. Tutaj widzimy, że mamy stratę. Strata 1,20, milion 22 miliony 2019, 50 milionów 170 milionów. To jest sprawozdanie finansowe CPK. Centralny port komunikacyjny i OK. Tutaj, jeżeli chodzi o CPK, no to to jest oczywiste, że oni zysków generować nie będą w tym momencie. CPK po prostu nie ma, tak? Musi to najpierw powstać. Ja pomijam fakt, czy w warunkach prywatnych coś takiego mogłoby w ogóle powstać, gdzie mówimy o jakimś projekcie, który może powstać w 2027, już w tym momencie, że może, mówimy, że może to będzie 2030, a już słyszymy głosy, że na 2030 się nie wyrobimy. Więc pytanie, czy to w ogóle miałoby jakikolwiek sens, jakikolwiek bank by się zgodził na finansowanie czegoś takiego? No ale dobrze. Mamy ten rachunek zysków i strat CPK. I jedna rzecz tutaj bardzo mocno rzuca się w oczy. Wynagrodzenia. 2018 rok, 550 tysięcy 2021 50 milionów złotych. Zdecydowanie ponad 50%, nawet ponad 60% wszystkich kosztów to są wynagrodzenia, więc te wynagrodzenia są naprawdę dużym. Kosztem, jeżeli chodzi o te wynagrodzenia, około 65% kosztów operacyjnych. Personel średnio się podwoił, powiększył się o 236 osób. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie brutto, było to 13,2 zł złotych średnio, czyli o 1200 zł mniej niż w 2020. W 2021 roku zarząd spółki zarobił ponad 2 miliony złotych. Jeżeli chodzi o obecny zarząd, to są w tym momencie trzy osoby. No a patrząc na to, jak to wyglądało, no to w 2021 roku, właśnie na koniec 2021 roku, zarząd to są trzy osoby. W ubiegłym roku trzy osoby opuściły zarząd. Czyli ty tam ledwo ciułaj koniec z końcem etaciarzu, czy tam prwaciarzu, i jeszcze gorzej. A tam, jeżeli chodzi o jakieś wakacje kredytowe, czy coś takiego, no to też ty się dokładuj etaciarzu, czy, 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 czy prwaciarzu. No, a tutaj jest sobie CPK, jest sobie zarząd, kilka osób, dwie banieczki do kieszeni. Fajnie. Tak jestem ciekawy, czy to powstanie w ogóle. I czy na przykład, jeżeli się okaże, że to nie powstanie, to, to czy zostaną wyciągnięte jakieś konsekwencje? No, domyślam się, aczkolwiek zobaczymy. W Polsce bardzo często mamy tak, że wprowadzamy jakieś prawo, no a później się okazuje, że ona ma 10 miliardów luk. No tak było chociażby w momencie, kiedy wszystko było zamykane, no i niektóre placówki też musiały być zamykane, które nie powinny być. No chociażby jeżeli chodzi na przykład o fizjoterapeutów, którzy w 2020 roku musieli być zamknięte, bo y, zostali uznani mniej więcej w, ten, w tę samą dziedzinę, co na przykład kosmetyczki. Usługi fizjoterapii. No nie, Moim zdaniem jest to dosyć dziwne, no bo jednak fizjoterapia jest czymś, co wiele os osób potrzebuje i to potrzebuje na teraz, ale no, najpierw coś zrobiono, później o tym pomyślano. No i znowu mamy, można powiedzieć, taki przypadek, no bo mamy sytuację, w której na przykład centra handlowe mogą zostać zamknięte, ale nie tylko centra handlowe. Gdy zużycie prądu niebezpiecznie wzrośnie, na przykład w efekcie wysokich temperatów. Temperatur, nowe prawo spowoduje, że nie tylko wiele centrów handlowych, ale też biurowców, magazynów, przerwie działalność, donosi Piątkowa Rzeczpospolita. Zwraca uwagę na pismo, które wpłynęło do Ministerstwa Finansów. O co tutaj chodzi? No, w listopadzie 21 roku minister klimatu dał nowe przepisy, no i w imię jakby tych przepisów. Mogą być zamknięte podczas największych upałów centra handlowe, biura, magazyny, co dla gospodarki oznaczałoby miliardowe straty i roszczenia wobec Skarbu Państwa. W razie ograniczeń firmy muszą obniżyć zużycie prądu, ale punktem odniesienia są poziomy z godzin nocnych, gdy większość urządzeń nie działa, a klimatyzacja pracuje na minimalnym poziomie. Wyliczone średnie zużycie energii z ostatnich miesięcy uwzględnia okresy ograniczeń spowodowanych pandemią, kiedy centra czy biura pracowały na niższych obrotach. Dlatego odnoszenie tego do obecnej sytuacji jest oderwane od realiów. No ale też jeszcze jest kolejny problem: nie ma czasu, w jakim mają zostać uprzedzeni o tym, aż że prąd będzie wyłączany. Więc teoretycznie jest możliwe, na przykład, że ktoś twierdzi: Wyłączamy o 13 prąd, dzwonimy do centrów handlowych. 12.58, no halo, 13. Wyłączamy prąd, nara, cześć. No i co ciekawe, gdyby takie prawo obowiązywało w 2015, kiedy dochodziło do wyłączeń, wówczas sklepy byłyby zamknięte przez 3 dni. Co ciekawe, to też zagrożenie dla ciągłości działalności przychodni medycznych, aptek czy sklepów spożywczych. Brak zasilania w tych placówkach oznaczać może zepsucie leków lub żywności. No i też oczywiście dostanie się na przykład zwierzętom albo może się dostać zwierzętom, no bo co się stanie ze sklepami zoologicznymi, gdzie żywe zwierzęta wymagają zapewnienia odpowiednich warunków. No oczywiście to prawo pewnie będzie jakoś tak na szybko zmieniane, jeżeli rzeczywiście, tak jak donosi Rzeczpospolita, jest. No ale rzeczywiście widzimy, że jeżeli chodzi o to prawo, no nie zostało do końca przemyślane. Myślę, że tak to można określić. Nawet jeżeli już ominiemy te zwierzęta, te placówki medyczne, weźmiemy na tapet tylko właśnie placówki handlowe, no to i tak, jeżeli taka galeria będzie wyłączona... No to to oznacza, że wiele osób nie pójdzie do pracy, no a to są naprawdę potężne straty. Czy po tych wszystkich lockdownach z 20 2021 roku nas na to stać? Nie sądzę, tak bym to określił. No a jakby jeżeli chodzi o no COVID, no to znowu w Chinach mamy coraz więcej przypadków. Pytanie, czy jakieś kolejne lockdowny się nam no, nie szykują. No więc można powiedzieć, że jest źle, a może będzie jeszcze gorzej. Także... Tutaj jeżeli chodzi o te ostatnie informacje, no po prostu one nie napawają optymizmem. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Mimo wszystko życzę miłego tygodnia. No i cześć.